Stefan Kisielewski zauważył kiedyś, że władza, która chce zajmować się wszystkim i rządzić wszystkim, w pewnym momencie będzie odpowiadała za wszystko niezależnie od rzeczywistego poziomu zawinienia. Dzisiaj mamy podobną sytuację. Otóż przekonanie w społeczeństwie, że rząd jest jak Pan Bóg Wszechmogący, doprowadza do sytuacji, w której jest obiektem niewybrednych nawet ataków za to, że w Polsce to, co nie działa, jest dopisywane do niesprawności rządu i jego do tej pory nieumiejętności poradzenia sobie z kryzysem czy zapaścią. Dlatego ta skala protestów może zadziwiać, ale ona jest w jakiś sposób miarą braku zmian w Polsce przez ostatnie, można powiedzieć, dekady i to, że system faktycznie stał się systemem sam z siebie nienaprawialnym. Sytuacje muszą dojść do ściany, muszą dojść do sytuacji krytycznych, aby w Polsce można było uruchomić jakiekolwiek procesy naprawcze czy jakiekolwiek procesy zmian, bo normalne procedury państwa demokratycznego, które okazuje się, że nie gwarantuje obywatelom ich podstawowych praw i wolności, najzwyczajniej nie działają, bo popełniono w międzyczasie wiele błędów genetycznych i do jednych z nich należy to, że przez 3 dekady zostawiano rządową służbę zdrowia taką, jaką przejęto z poprzedniego socjalistycznego systemu, a wyłącznie tak na dobrą sprawę zwiększano tylko poziom pieniędzy, który w tym systemie każdy był do zmarnowania bez zauważalnie lepszych jakościowo efektów. Dzisiaj takim organem rządowym, z którym każdy obywatel chciał mieć kontakt pozytywny, a nie mógł z niego skorzystać, jest Rządowa Służba Zdrowia. I to Rządowa Służba Zdrowia jest tym urzędem w dużej mierze, który spowodował, że obywatele wykazują tak duże zniecierpliwienie, agresję i chcą wychodzić na ulicę. Ten urząd najzwyczajniej nie działa i wbrew zaklęciom, że zdał egzamin w czasie kryzysu, okazuje się, że jest to egzamin, ale niestety z bardzo tragicznymi następstwami dla wielu polskich rodzin. Stąd dopóki nie będzie wizji zmiany w państwie, która też będzie w dużej mierze atrakcyjna dla kolejnych pokoleń, które nie doświadczyły biedy i tych złych rzeczy, jakie towarzyszą społeczeństwu, które pamięta jeszcze PRL, to trudno będzie uzyskać przyzwolenie i spokój w dalszym rządzeniu.